Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek SimRail. Proszę Państwa, mieliśmy jechać pociągiem, ale doszedłem do wniosku, że jednak jeszcze sobie trochę pokontrolujemy. Katowice zawodzie w dniu dzisiejszym. Taka oto stacyjka. Co my tutaj mamy? Jest jakiś przelot. Dobra. I bardzo dobrze, fajnie. Coś się dzieje. 42-112 w kierunku Sosnowca. Dąbrowa Górnicza na 14-09. Dąbrowa Górnicza, zgłaszam się. Powie mi pan, czy ktoś przede mną jedzie, czy jak to wygląda? Jedzie. Dwa pociągi tutaj, zaraz puszczę. Kolega taki przejęty w tej Dąbrowie, nie? Nie nerwuję, wszystko będzie dobrze. Jeszcze ja tu jestem, Katowice, kurde, normalnie. Jak ja nic nie odpierdzielę, to będzie dobrze. No dobra, zobaczmy na rozkład. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Mamy 6:16 rano, czasu gry oczywiście. No i teraz, tak, 6:17 to ten pojechał, dopiero 6:28 powinniśmy mieć przelot Pendolino 41-10 z kierunku Katowic w kierunku Sosnowca, relacji Gliwice-Warszawa. No a później dopiero 6:31 z Sosnowca będzie się u nas zatrzymywał 40-111, Koleje Śląskie, czyli pewnie Elfik. No dobra, trzeba w takim razie czekać. No zobaczymy, czy tam czegoś opóźnionego nie ma przez przypadek. No ale tak na dobrą sprawę to powiem szczerze, że możemy sobie stąd wyjść. Jak na razie przynajmniej, prawda? Możemy sobie obejrzeć. Co tu się dzieje? Mamy szlabany, którymi możemy też sterować. Co mnie tu kuźwa tak kostka przytrzymała? To są szlabany jakby dla ruchu pieszego. Nie wiem w sumie po co w tym miejscu. 40-111, wjazd do Dąbrowy Górniczej podany. Nie wiem po co te szlabany w tym miejscu akurat są, no ale są. Co to kuźwa mnie tu tak... gumę do rzucia mam na podeszwach, czy co? Tutaj mamy peron. Także tak to wygląda. No i teraz Państwo, którzy tutaj macie w realu do czynienia z tą stacją, no to oczywiście tradycyjnie już zapytam Państwa, czy odzwierciedlenie tej stacji jest poprawne. Dla 14-105, przelocik podany. O, dziękuję. Nie za macio. Także tak to wygląda. 24907. Wjazd podany w... Także drodzy Państwo, piszcie, a my wracamy tutaj do... Aha, chyba. Tędy wrócimy. Jaki ładny klombik. My wracamy, słuchajcie, do dyżurki. Co by tam nie było, że za chwilę coś mi tu będzie stało, ja nic o tym nie wiem i no jo, i będzie na mnie. No, 6:19, to mamy jeszcze trochę czasu, można się ewentualnie zrelaksować, to tam z Państwa ma ochotę przyciąć komara, to bardzo proszę, no a ja w tym czasie zrobię cięcie. No dobrze. Zostały 4 minuty do planowego przyjazdu 41-10. Dostałem komunikat z Katowic, że on już odjechał. No i teraz będzie zmierzał w kierunku Sosnowca. Także przelocik mu musimy podać. I to jest pociąg relacji Gliwice-Warszawa. Zaraz go tutaj powinniśmy zobaczyć. Od strony Katowic. No i będziemy patrzeć.
Prawdopodobnie tym torem poleci, aczkolwiek no różnie bywa. O, ale jest. No dobra. Będzin dla 14.0 podany. Dla 14.09 podany, dziękuję bardzo. No i pięknie. No dobra. Także zaraz do Sosnowca zgłosimy, jak ten pociąg tutaj przejedzie, że on już tam poleciał do niego. 40-160 Kondziu 44, proszę bardzo. Czyli mamy tutaj wśród botów mamy gracza, człowieka. 40-160, zobaczmy. On się u nas zatrzymuje. Koleje Śląskie i ma być 6.33, czyli niebawem. Ale wcześniej, o ile wszystko zgodnie z planem będzie, się odbywało, to 40-111 z Sosnowca też ma u nas postój. Dobra, mamy tutaj pendolino, które ciśnie. Elegancko, bardzo ładnie to z okna widać, super to wygląda. Podoba mi się tutaj, powiem szczerze, na tej stacji. No i zgłośmy do Sosnowca. Że 41.10 do niego zmierza. No dobra, tymczasem pojawił nam się tutaj 24.109 i nic o nim nie wiem, bo Sosnowiec nie raczy zgłosić. 24.109, on ma przelot w kierunku Katowic i jest opóźniony. I to dosyć mocno. 24.109. No dobra, to my go dajemy tutaj na przelocik. No wyślij. Strasznie jest opóźniony. No i jest to bot. Myślę, że tam jakiś pewnie problem był. Trzeba było rozwiązać. No to dobrze. To przynajmniej tego z głowy będziemy mieli, ale zdziwił mnie. Aczkolwiek jeżeli chodzi, proszę Państwa, o polskie koleje, to nie powinno mnie to dziwić. No dobrze. Czekamy w takim razie dalej. Mamy godzinę 6.28, czyli teraz powinniśmy mieć niebawem 40.111. No ale jeżeli tutaj 24.109 taki opóźniony, nie wiadomo co tam się dzieje tak naprawdę, to zobaczymy jak z 40.111, bo ci mają tutaj przyjechać, zatrzymać się i od razu w sumie ruszać bez jakiegoś tam postoju. Więc będziemy patrzeć. Tak czy inaczej... 24.109 już tutaj wjeżdża w perony. On musi przeparkować, bo mu o centymetr za peron lokomotywy. Nowy 14.09 pod wjazdem. Dobra, nasze tutaj... Skład opóźniony, czyli 24.109 właśnie śmiga, proszę uprzejmie, tutaj go widać, tam gdzie mycha. No i możemy zgłosić Katowicom. Proszę uprzejmie. No i dobrze. Bardzo ładnie.
No i właśnie, no i teraz tak, 6:30, mamy tutaj, nie mamy jeszcze wiedzy o tym, że pociąg, który 6:31 miałby do nas przyjechać, chociaż czekajcie, to jest 40-160, ale to z Katowic, tak? Natomiast ten 400-111, no tutaj nic nie wiemy, tak? On też ma postój handlowy. No dobrze. Czyli ten tutaj jedzie w kierunku Sosnowca. W porządku, niech i tak będzie. Tutaj 634 towarowy. Chociaż wiecie co? Czekajcie. 24, 2209? No zobaczymy. Ktoś się bawi. Kefirek. To Kefirek nie daje nam znać o pociągu. Znaczy nie dał znać o pociągu, o tym 24-109. Dobra, a my tutaj już mamy 40-160, na którego czekaliśmy. On tu ma zatrzymać się. I to mamy 6:32. No, w sumie za minutę powinien tutaj stanąć, tak, na peronie. Natomiast 6:34 powinien być odjazd. Okej, okay, Elfik już jedzie. Widać go tu. Elegancko. No i on sobie tutaj ma stanąć. A my możemy mu już podać do odjazdu. To mamy 14-105. Cóż to za pociąg jest 14-105? Znajdźmy go. 14-105. Dla pociągu 14-09 można świecić zastępcy w Sosnowcu. 6:09. Też opóźnione wszystko. 14-105. On się u nas nie zatrzymuje. A temu Kefirowi to chyba trzeba uwagę zwrócić, żeby łaskawie podawał, bo to zwraca uwagę, tak, jak to piknie. 40-160. Niekoniecznie musimy się tu patrzeć, tak? 40-160. No. Zobaczymy, co dalej. Dobra, teraz tak. 6:38. No, ale to nie ma co liczyć na tego. Bo to widzimy, że poopóźniane wszystko jest. To dalej tu z Katowic możemy spodziewać się 64-40-18. 6:11 Dąbrowa, masz wjazd wolny.
O, 14.09. Zobaczmy. A to jest... aha, to jest ten tutaj, tak? Nie. 14.09 będzie do nas leciał. Ale tu już towarowy z Katowic, proszę bardzo. Ten, o którym mówiłem, że się możemy spodziewać. A 14.09 to on planował. 14.105 do Katowic, to już zgłaszamy. 14.105 poszedł elegancko. ...40-111 puszczam za 3 minuty. Okej. Okay. No i dobra. Czyli tu przelocik na Katowice. A 64-40-18. Zobaczmy tutaj ten skład. On ma... 6.42... od nas odjechać. To ja proponuję, żeby go trochę przetrzymać, to bym go tu skierował. Niech się trochę pomanewruje. Natomiast tu mamy 14.09. Tego już mogę dać tutaj, proszę uprzejmie. A, no wyślij, no. I można mu przelot dać dalej. Dobra, 64-40-18, ładnie ciśnie, tego planowo puścimy. On tam 42, tak? To akurat się tu wymanewruje i trochę mu to zajmie, no to tam Sosnowiec może się trochę ogarnie z odkorkowaniem tego wszystkiego, bo może tam za dużo jest, jak tam poopóźniane pociągi, cholera wie skąd i tak dalej, to może kolega Kefirek ma problem jakiś z ruchem, no i mu w ten sposób trochę pomożemy, tak, bo nie walniemy mu towarowego od razu na głowę, bo tutaj jeszcze 40-160 jest, nie? Więc niech tam się odstresuje, a tym bardziej, że ten 64-40-18 on dopiero 6.42, więc może stać. No, i elegancko, proszę uprzejmie, ciśnie. Niech sobie tam z przodu stanie. A 14.09 to jest gracz. No, elegancko. I sobie tutaj towarowy stanie. Tutaj gracz jedzie. Ten 14.09. Przelot ma, więc bardzo dobrze. Wszystko pod kontrolą. No mówię, no tutaj jeżeli chodzi o Katowice, o Katowice, to ja jestem bardzo zadowolony z tej stacji. Podoba mi się tu. Ale fakt faktem, że trzeba będzie się zabrać w końcu za ten nastawnik kostkowy, bo się trzeba go naumieć, nie? I 14.09 śmiga do Katowic. Możemy Katowice o tym poinformować. Oj, sorry, nie to. 14.09. No i elegancko. Mamy tutaj następny, 40-111, zobaczmy szybciutko, 40-111, on ma postój handlowy, no ale jest opóźniony i to dosyć mocno. Więc już go mogę tutaj machnąć. Natomiast towarowy to jest bot. Zresztą nawet jakby nie był, to i tak ma stać, tak? I czekać na odjazd zgodnie z rozkładem, nie?
4611 z Dąbrowy. I ten 40111 to też jest bot. No dobra. W każdym razie tu już możemy podać sygnał do odjazdu. 64 40 18. Elegancko. Relacji Opole, Groszowice, Rudniki koło Częstochowy. Dobra, i towarowy rusza. Możemy Sosnowiec o tym poinformować. Co to tak pstryka, kurde? 64, 40, 18. Planowo odjechał. Natomiast tu, co się dzieje? No bot się telepie. Bot się telepie, kurde, to nie dziwne, że on taki opóźniony, jak on sam z siebie tak się telepie wolno. Chyba ten ruszający towarowy tak się tutaj kotłuje, że taka pstrykanina jest. A my tymczasem możemy sobie tam szlabaniki otworzyć, no to takie tam, nie? Takie pierdółki, aczkolwiek no, te szlabany, no tutaj nie ma ruchu, tak? Nie ma fizycznie ruchu, tu nikt nie czeka na otwarcie tych szlabanów, więc tak na dobrą sprawę, no nie, jeżeli jest młyn, to nie ma sobie co tym głowy zawracać w ogóle. Bo to bez sensu trochę. Dobrze. 6.43, zobaczmy, co tam dalej by było. 6.49, Polregio, relacji Katowice, Ligota, Busko-Zdrój. To od strony Katowic powinien nadjechać. I postój handlowy co prawda jest, ale od razu by tam śmigał sobie. Aha, tutaj... tutaj od strony Katowic to może być punktualnie nawet. Czyli za kilka minut. No. A my tymczasem tutaj mamy Elfika spóźnionego. I to tak dosyć mocno. Ale my już możemy mu tak na dobrą sprawę podać sygnał do odjazdu, żeby już mógł się ruszyć, bo... No bo mówię, no i tak opóźniony, skubany jest, no. Dawaj, dawaj, mistrzuniu. Bo cię trzeba zgłosić na Katowice. 40-111. No dobra, słyszę, że on już tam rusza. Aś, znowu popełniłem błąd. 40-111. Na całe szczęście to do AI błędy popełniam. To jeszcze nie ma takiej spiny, nie? Dobra. No i tak na dobrą sprawę, słuchajcie. No to jeszcze ten... 42912. Ale to myślę, że jeżeli chodzi o kwestię związaną z czekaniem na ten pociąg, no to nie ma większego sensu. Także tutaj moglibyśmy sobie odcinek zakończyć. Podsumowując, bardzo fajna stacja. Chyba najbardziej mi się jak na razie podoba, jeżeli chodzi o kierowanie ruchem jako dyżurny. Natomiast jeszcze trochę stacji mamy. Ja postaram się wszystkie zaliczyć, jeżeli chodzi o filmy. Ale te nastawniki kostkowe to naprawdę dosyć mocno muszę się poduczyć, potrenować gdzieś na pustych serwerach i tak dalej. Co by po pierwsze nikomu zabawy nie psuć, jeżeli jakieś błędy popełnię, no to gdzieś na pustym serwerze w środku nocy, no to mogę.
Natomiast druga rzecz to tak, że trzeba jeszcze języka zasięgnąć, poczytać, popatrzeć, jak ktoś to robi, nauczyć się, no i dopiero wtedy będziemy filmować, nie? Żeby tam też głupot za dużo nie robić. Oczywiście i tak będą, wiadomo, bo ja to ja, no ale żeby za dużo ich nie było, to tak, taki jest plan. Tymczasem, dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.